jeszcze ludziska mają pieniądze na fajerwerki. I jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Dokładnie. I nie chcą wiedzieć. Sylwester Nowolok, redakcja przywitała z byłym komandosem Michałem Jarzyńskim. Pod restauracją Karczma Polska. Za chwilę nastąpi pokaz ogni sztucznych z angielska fajerwerków. W tle bawią się koziny. Jak widać się w dym. Nigdy nie wiadomo, kiedy to wybuchnie. Reakcja jest właściwa. A jednak nie wybuch. Tak się bawi Karczma Polska! Normalnie siwy dym. Chłopaki dają trochę czadu. I to wszystko po legalu. Na razie. Kierowca mówi chyba, może mówić o wyjątkowym szczęściu. Chyba dostał by zawału, gdyby coś takiego pod jego podwoziem wybuchło. Jak widać, dzieje się. Siwy dym. Tradycyjnie. Niewiele niestety sygnał ostrzegawczy daje. Zabawy sylwestrowe rządzą się zupełnie innymi prawami niż prawo drogowe.
Tor chyba niekoniecznie zgodny z oczekiwaniami. Wow, zanosi się na coś specjalnego. Fajerwerki sterowane aplikacją. Nie, to oczywiście się ma. Ta książka zwana tabletem służy do nagrywania. Na razie nieśmiało. Jedny kierowca. Udało mu się ominąć. Gratuluję refleksu. Odważny cowboy. Cowboy. Następny odważny, spóźniony kierowca. Gratulujemy determinacji przejazdu pod wybuchającymi petardami. Kierowcy mają takiego lekkiego stresa chyba. Mamy niewybuch niestety, ale fajerwerki są chińskie oczywiście. Ciekawe, czy ktoś widział fabrykę chińską fajerwerków. Siedzi sobie Chinka w budce w oddaleniu na przykład 10 metrów. W razie nastąpi niewybuch, życie ludzkie w Chinach jest tanie. Ciekawe, że nikt nie wymyślał kul, które by wybuchały po kilka razy. Ciekawe, że żadne wojsko, żadna armia świata nie wymyśliło kul, które by eksplodowały kilka razy. To byłby hicior. Troszkę tutaj słaby mieli ten, no nie? No, ale to siadło im trochę. Nie, nie. Wow! Daje po uszach. Jesteśmy pod Karczmą Polską. Ale i tak w porównaniu, wiesz, z petardą wojskową to jest nic. Nie wiem. Ktoś mierzył, ile patata wojskowa ma tych decybeli? A ja wiem. Ja też nie wiem, dlatego pytam. Wow! Komandos oczywiście. Nikt nigdy nie mierzył. No. Ma to po prostu ogłuszyć. Najlepiej na trwałe.
wiesz, no, trzeba by było, wiesz, jakieś tak... Znasz to stare polskie słoje wojskowe jeszcze sprzed wojny? Straty muszą być, jak nie w ludziach, to sprzęcie. Naturalnie. Wow. Ale już widzę, ale że... zwrócisz uwagę na kolejność, ale... najpierw w ludziach. No. Ale już widzę, że się wyprostowałeś, jak tylko zobaczyłeś... Ja, masz żyłkę starego dziennikarza, jak zobaczysz sytuację, to wiesz, możesz być za pierwszy, na trzy. No, nie wiem, dlaczego ty reagujesz na chuj, ja w ogóle nie reaguję. Jakby nawet tu pierdolą koło mnie, wiesz, to by nie reagował. Tu zaraz jedno. No nie, no. 12 minut po i... coraz lepsze efekty. No czekamy, kolega nam ma poczęstować. Granatem chyba! Nie no, chyba... F1? Daj po uszach. Posłuchamy kierowcę. Trochę nie ma tutaj reżysera, wiesz? Aha. Bo powinien być jeden reżyser, no nie, który by to wszystko reżyserował. No ja to wszystko takie jest, wiesz... Na żywcach. No, każdy to indywidualnie, no nie? Ktoś kupił, coś rzucił. A to... przy takiej knajpie, no nie, jeżeli jest tutaj, no nie wiem ile tu jest, 100 osób może, nie, no to powinna być jakaś reżyseria tych. Znaczy tak. No. Wow. To, powinna tutaj być piękna mozaika na niebie, tych świateł. No ale, no... Sami kowboje tutaj w kapeluszach kowbojskich. A kaczma jest podobno polska. Ale ładnie grają, wiesz? Ładnie grają. Nie wiem. Dobra, kończymy materiał.